Dzień dobry, cześć. Właśnie dojechałyśmy na wieczór panieński, bo tak jak już wiecie, widzieliście w poprzednich filmach, szukałam sukienki na wesele, więc przyjechałam do Polski na wesele mojej najlepszej przyjaciółki, ale wesele, jak to bywa, poprzedzone jest panieńskim. No i na ten panieński też udało mi się wpaść. Co prawda z katarem, bólem gardła i troszeczkę takim podłamanym zdrowiem, ale to nieważne, bo jesteśmy w tak pięknym miejscu. Jest tutaj tak cudownie, że herbata z cytryną postawi mnie szybko na nogi, a przynajmniej taką mam nadzieję. No dobrze, ale gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w górach, w takim pięknym miejscu, które się nazywa No Name Luxury Hotel and Spa. I pokażę Wam domek, zrobię taki szybki home tour, bo naprawdę jest co oglądać. Zapraszam. Dziewczyny są teraz na zabiegach w spa, więc mam okazję pokazać Wam domek pusty. No to chodźmy. Godzina jest już 18 bodajże, więc jest trochę ciemnawo i sztuczne światło wjechało, ale to nie zmienia faktu, że można podziwiać, jak tu jest ładnie. Cudny stół, zrobiony z jednego kawałka drewna. Tutaj kominek, który mam nadzieję odpalimy. No i pokój cały przeszklony, z widokami cudnymi na baseny. Bo jest ich kilka, co prawda tutaj z tego okna widać tylko jeden, ukryty w lesie. Poniżej jest kolejny i jeszcze jeden. Tutaj popatrzcie, wszędzie są piękne przeszklenia. No jest tu przecudownie. Najlepsza miejscówka na wieczór pański. Tutaj mamy coś mega ekskluzywnego. Tego chyba żadna z nas się nie spodziewała. Otóż za tymi drzwiami znajduje się sala do ćwiczeń. Też cała przeszklona. No cudo. A teraz chodźcie dalej, bo to nie koniec przygód. Dobra, idziemy do góry. Tu u góry mamy jeszcze dwa pokoje. Jeden z przepięknym wyjściem na taras. No tak można żyć. Cudo. A teraz uwaga. Jedna z atrakcji. Ruska bania. Takie rzeczy tutaj zafundowano pannie młodej. No i piękna łazienka. Cudo. No i tutaj jeszcze kolejne. Ojeja. A tam patrzcie, co się dzieje. Cała rodzina. Jakie kochane. No i tu mamy jeszcze jeden pokoik z kolejnym cudnym tarasem i widokiem na basen. Także jak widzicie, czasy się zmieniają. Teraz takie rzeczy funduje się pannom młodym. Spa, zabiegi, domki w górach, deska serów, wino i pogaduszki do rana. No dobrze, teraz chowam kamerę i zostaniemy same. Bez Was. A jak to się stało, że ty wiesz, jak to się rozpala? No, u nas jest kominek.
w Oświęcimiu? Ojej, nie wiedziałam. Z wydechem lewa dłoń wędruje na kolano albo u do prawej nogi, prawa dłoń na opówkach palców do tyłu i delikatnie skręć się przez prawy bark. Do centrum, do góry wdech i wydech w drugą stronę. I saw you singing in a photograph, but I never learned your name. Then it wasn't long I fell in love and hoped you'd feel the same. So you told me come over. And the world was turning slower. I can't explain. And I always will do right by you. Się nazywa, uwaga, bo nie wiem, czy nie przekręcę, Łaprzeniżne, niedaleko Szczawnicy, niedaleko Bukowiny, jest tutaj też niedaleko Jezioro Czorsztyńskie. Jest przepięknie, ja uwielbiam w ogóle takie klimaty górskie i jak pewnie, ja nie będę wam pokazywać oczywiście, jak wyglądał nasz wieczór panieński, bo jak to się mówi, co się dzieje na wieczorze panieńskim, zostaje na wieczorze panieńskim. Ale jak widzicie, jest nam tutaj wspaniale. Możemy pójść do spa, na basen, do sauny. Mamy w domku banie. Mamy przepiękne miejsce do spacerów. Plus przepyszne śniadania. Po południu jedziemy na Pstrąga. No, lepiej, lepszego weekendu naprawdę nie mogłyśmy sobie wymarzyć. Także rozkoszujemy się tymi urokami górskimi. Zachwycam się jabłoniami, jarzębiną i wszystkim tym, czego nie ma w krajobrazie Karoliny Północnej. Ach, tak jestem poruszona i wzruszona, że mam ochotę płakać ze szczęścia. Naprawdę jest mi tu wspaniale. Never gonna let you down.
Dzień dobry. Co my tutaj zamówiłyśmy, kochane? Powiedzcie, co to są? Boczniaki? Rydze. A, rydze w śmietanie. Co my tu mamy? Mamy pstrąga w sosie chrzanowym. W życiu takiego czegoś nie jadłam. Myślę, że może być obłędne. Znaczy inaczej, spróbowałam już sosu i sos jest po prostu fantastyczny. Jestem ciekawa, jak to z rybą będzie grało. Tam jest pstrąg smażony zwykły, a tutaj jest pstrąg w śmietanie. W śmietanie jest też taki dobry. Także enjoy! Dzień dobry, cześć. To nasz ostatni dzień. Kawka w dłoń. Ostatnia wycieczka po okolicy. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda cały ośrodek, bo jest tu bajkowo. Naprawdę miejsce jest przepięknie zagospodarowane. Czułyśmy się tutaj fantastycznie. Ja troszkę żałuję, że nie mogłam skorzystać z tak wielu atrakcji, które tutaj ten ośrodek oferuje, bo jak wiecie, byłam chora. Byłam chora przez pierwszy dzień dość mocno, z każdym dniem trochę lepiej, ale tak naprawdę to dzisiaj, czyli w dniu, kiedy już musimy stąd wyjeżdżać, czuję się na tyle dobrze, że mogłabym skoczyć do basenu. Nie tego tutaj na zewnątrz, tylko tego, który jest w środku. Do sauny, mogłabym trochę poćwiczyć na tutejszej sali gimnastycznej. Generalnie atrakcji jest tu co niemiara, a ja głównie jednak skupiłam się na byciu z moimi najlepszymi przyjaciółkami, pogaduszkach i po prostu cieszeniem się swoim towarzystwem, co było równie przyjemnie. Było cudowne. Byłam również na masażu całego ciała, klasycznym. No, generalnie to, czego potrzebuje kobieta, żeby odpocząć, a nawet więcej, tutaj znalazłam. Nie tylko ja, wszystkie znalazłyśmy. Że teraz idę ponagrywać tutaj dla Was okolice tego ośrodka. Zobaczycie, jak tu miło i może ktoś z Was będzie chciał kiedyś sam wypróbować, bo ja bardzo chętnie przyjechałabym tutaj z Olkiem i pozachwycała się tym miejscem, ale i z dziećmi, bo tutaj też miejsce dla dzieci znaleźliśmy, także nic tylko korzystać. Zabieramy się. Pogodę miałyśmy średnią, ale szczerze powiedziawszy, to miejsce
nie wymaga dobrej pogody, bo tutaj po prostu jest co robić i naprawdę można wypocząć nawet w dniach, kiedy leje od rana do wieczora, a tu i tak jest bajkowo. Było 7 stopni, dzisiaj jest 7 stopni. Porównałam sobie, jak to wygląda u nas w Karolinie Północnej w momencie, kiedy jestem tutaj w Polsce i u nas pełne słońce i 27 stopni, także zdecydowanie inne warunki. W drodze do domu zatrzymałyśmy się szybko na trasie, tak zupełnie przy drodze, bo zobaczyłyśmy stado przepięknych owiec.